Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Ostatnio przeglądałam internet i trafiłam na kilka ciekawych wydarzeń literackich zorganizowanych właśnie w takiej internetowej przestrzeni. Obecnie wciąż jesteśmy trochę odcięci od takich standardowych wydarzeń kulturalnych, ale na szczęście żyjemy w XXI wieku, także mamy całkiem sporo możliwości. No i właśnie o tych możliwościach chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Kilka z tych wydarzeń, o których będzie dzisiaj mowa, miało już miejsce, ale na szczęście wszystkie na przykład przeprowadzone w ramach tych wydarzeń rozmowy są nadal dostępne, także spokojnie w dowolnej chwili będziecie mogli sobie te rozmowy przesłuchać, więc jeżeli tylko interesuje Was coś, przy czym będziecie mogli umilić sobie czas, czy to sprzątając, czy to gotując, czy nie wiem, majsterkując, przycinając drzewka, robiąc cokolwiek przy robieniu, czego można, czegoś słuchać, no to koniecznie zostańcie ze mną. Oczywiście w opisie pod tym filmem znajdziecie wszystkie linki do wszystkich tych wydarzeń, do wszystkich tych ciekawych relacji w obrębie tych wydarzeń, także mam nadzieję, że czymś Was zainteresuje. Po pierwsze przepis na książkę, czyli filmowa seria rozmów Biblioteki Kraków z osobami uczestniczącymi w procesie powstawania książki. Zaproszeni goście reprezentujący krakowskie środowisko literacko-wydawnicze opowiadają o specyfice swojego zawodu. Cykl przygotowaliśmy w ramach 17. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Przepis na książkę to jest ta akcja, ta filmowa seria rozmów trwała od 8 do 15 maja i w jej ramach przeprowadzono 6 rozmów. Spośród tych 6 rozmów ja przesłuchałam już 4 i powiem Wam, że właściwie każda z nich była na swój sposób interesująca. Wszystkie te rozmowy znajdziecie na facebookowym profilu biblioteka.kraków. Także możecie zerknąć na nie w dowolnej chwili. Proces wydawniczy od kuchni. Tutaj rozmowa była przeprowadzana z redaktor naczelną wydawnictwa literackiego, między innymi przepis na dobry przekład. O, to był filmik, to był zapis rozmowy, który spodobał mi się chyba najbardziej, dlatego że to była rozmowa z tłumaczem z języka włoskiego i z tłumaczką z języka angielskiego. Także można dowiedzieć się czegoś więcej na temat plusów i minusów zawodu tłumacza. Kulinarny duet o owocnej współpracy pisarza i ilustratora. Też bardzo ciekawy temat. A ostatni z tych obejrzanych przeze mnie filmików to odnosił się do projektowania książek, do projektowania ich okładek, ale nie tylko. Nawet jeżeli ten temat Was nie interesuje, no to tak czy siak myślę, że warto tę rozmowę przesłuchać, żeby trochę inaczej zacząć spoglądać na okładki. Kiedy byłam na studiach podyplomowych, mieliśmy taki przedmiot, chyba projektowanie publikacji, coś takiego. I powiem Wam, że może się to tak wydawać, że zaprojektowanie okładki, co to jest. Ale kiedy samemu jest się postawionym przed tym zadaniem, szczególnie nie będąc z wykształcenia grafikiem, no to okazuje się, że to jednak nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Na pewno gdzieś tutaj obok mnie wyświetlę Wam harmonogram. Wyświetlę Wam, jakie rozmowy w ramach tego przepisu na książkę zostały przeprowadzone, no i odsyłam Was do facebookowego właśnie profilu biblioteka.kraków. A swoją drogą doczytałam, że Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia 4 dzielnicowych sieci bibliotek krakowskich, oczywiście krowoderskiej, nowochódzkiej, podgórskiej i śródmiejskiej. Obecnie piszą tak, obecnie mamy 57 placówek na terenie Krakowa. Zresztą wydaje mi się, że te inicjatywy takie literackie, około literackie, krakowskie są mi właśnie szczególnie bliskie. Kolejne wydarzenie, na które trafiłam w tym tygodniu, to domowe targi książki. One trwały od 14 do 17 maja i oprócz tego, że działy się w przestrzeni facebookowej, to działy się też na Instagramie. Dzieją się, bo właściwie trwają podczas
tego weekendu. W czwartek domowe targi książki przeniosły się do wydawnictwa poznańskiego i tam zainteresowało mnie spotkanie, które miało swoją premierę, można powiedzieć tak, o godzinie 13, bo oczywiście zapis wciąż jest dostępny na Facebooku wydawnictwa poznańskiego. Mianowicie czwartkowy obiad literacki, czyli wydawnictwo od kuchni. Rozmowa z Barbarą Adamczyk i Magdą Bloch. Prowadzenie Adriana Biernacka. Jeszcze nie widziałam tej rozmowy, ale mam ogromną ochotę właśnie zapoznać się z tym spotkaniem. Oprócz tego na przykład o 19 w czwartek był wieczór z reportażem, spotkanie autorskie z Niną Olszewską, prowadzenie Adrian Stachowski, także no do wyboru, do koloru. W niedzielę, czyli jutro, domowe targi książki przenoszą się na facebookowy profil i instagramowy profil czwartej strony kryminału, także jeżeli kryminały lubicie, no to tam pewnie też znajdziecie coś dla siebie, no i też te wszystkie rozmowy, te wszystkie takie literackie inicjatywy będą oczywiście zapisane, także będziecie mogli zerknąć się na nie w dowolnej chwili. Na przykład o 18 w niedzielę kolacja mistrzów, czyli jak się kroi najlepsze kryminały. Rozmowa z Ryszardem Ćwirlejem i Robertem Małeckim. No i kolejne wydarzenie literackie, o którym prawdopodobnie mogliście już słyszeć, dlatego że trochę już trwa. Zerknijcie sobie koniecznie na facebookowy profil Unii Literackiej. Tam do niedawna trwał literacki festiwal online, powstały w związku z epidemią, ul z książkami. Codziennie o 18 przez kilka tygodni publikowano tam spotkania w tygodniu dla dorosłych, a w weekendy dla młodszych czytelników z autorami, autorkami różnych książek. Czytano na przykład fragmenty tych książek, także możecie sobie też zerknąć na harmonogram tego ula z książkami, bo być może pojawiło się tam jakieś spotkanie czy czytanie fragmentów książki przez waszą ulubioną pisarkę albo waszego ulubionego pisarza. Na przykład w poniedziałek 23 marca, czyli gdzieś na początku trwania tej akcji, Ziemowit Szczerek czytał fragment swojej nowej powieści, tej powieści, o której wspominałam w ciekawych premierach majowych, Ham z kulą w głowie. We wtorek 24 marca Sylwia Hutnik czytała fragmenty też swojej nowej powieści, której, jak sama mówi, nie piszę, bo utknęłam i wydawczyni już dawno by mnie poćwiartowała, gdyby nie obecna sytuacja. No do wyboru, do koloru, coś dla dzieci. Sobota 28 marca, Pszczółka, Justyna Czechowska, tłumacz też autor, zapraszam do świata prywatnego detektywa, który objada się psysiami, bo se pleni i podróżuje latającym dywanem. Ta klasyka szwedzkiego kryminału powinna wciągnąć i rozbawić także niejednego rodzica. Także mamy taką niepowtarzalną, no może nie niepowtarzalną, ale na pewno zdarzającą się rzadko okazję posłuchania książki odczytanej właśnie przez samą jej autorkę czy autora. Ciekawa sprawa. Jeżeli wciąż nie będziecie mieli dość takich literackich wydarzeń w przestrzeni internetowej, no to śledźcie sobie koniecznie profil wydawnictwa Czarnego, dlatego że tam często publikowane są różne rozmowy czy jakieś krótsze filmiki. Ja polecę wam tutaj wydarzenie, które miało miejsce jeszcze w marcu, ale które oglądałam po prostu z wypiekami na twarzy. Andrzej Stasiuk na żywo z Wołowca. Andrzej Stasiuk czytał tam fragmenty swojej powieści, która pojawi się na rynku najprawdopodobniej jesienią tego roku. Także jeżeli lubicie Andrzeja Stasiuka tak jak ja, a jakimś cudem to wydarzenie wam umknęło, no to zapis jest na Facebooku wydawnictwa Czarnego. Empik. Śledźcie sobie też ich facebookowy profil, bo tam często pojawiają się wszelkie premiery online. Na przykład ja zerkałam jakiś czas temu na premierę online książki Policjanci w boju Katarzyny Puzyńskiej. To była bardzo ciekawa rozmowa. Część oczywiście z tych rozmów, z tych spotkań, o których teraz wspominam, to są spotkania na żywo, więc podczas ich trwania możecie brać w nich aktywny udział, zadawać pytania. Akurat te spotkania z cyklu Przepis na książkę są spotkaniami nagranymi wcześniej, ale wiem, że osoby, z którymi prowadzone były rozmowy, zerkają tam do tych komentarzy, które pojawiają się już po opublikowaniu filmu, więc niewykluczone, że wam na ewentualne wasze pytanie odpowiedzą. Ostatnio na przykład z tych premier online pojawiła się premiera online najnowszej książki Wojciecha Chmielarza, czy też właśnie tej książki Ham z kulą w głowie, którą napisał Ziemowit Szczerek. A teraz największe chyba wydarzenie literackie online.
maja, czyli Book Targ, wirtualne targi książki. Od 21 maja do 24 maja będą trwały i w obrębie tego wydarzenia mamy dwa pasma, konferencje oraz spotkania autorskie. Jak patrzyłam, to strona, facebookowa strona tych wirtualnych targów książki jest bardzo podobna do takiej klasycznej, do takiej klasycznej strony targów książki, dlatego że mamy rozpiskę podzieloną na dni, podzieloną na godziny, no i możemy sobie wyśledzić, kiedy będzie odbywało się jakieś interesujące nas spotkanie. Book Targ to nowe wydarzenie w branży wydawniczej, które odbywać się będzie, to już powiedziałam wam kiedy, od 21 do 24 maja całkowicie online. W programie targów znalazły się spotkania z autorami, konferencja branżowa dla wydawców to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do sprzedaży i promocji swoich tytułów na największych platformach handlowych. Z powodu pandemii koronawirusa najbliższe imprezy targowe i festiwale zostały odwołane, w tym warszawskie targi książki. W tej sytuacji bezpieczną alternatywą dla tych eventów stały się wydarzenia online, które pozwalają podtrzymać zainteresowanie książkami, stanowią dodatkowe miejsce sprzedaży. Allegro, Legimi i lubimyczytać.pl pod patronatem Polskiej Izby Książki i WTK postanowiły połączyć swoje siły i przygotowały pierwszą odsłonę wirtualnych targów książki Book Targ. Czy oczywiście w ramach tych wszystkich targów, na przykład w ramach też tych domowych targów książki, wydawnictwo organizują różne promocje, także musielibyście po prostu gdzieś bardziej szczegółowo doczytać informacje o tych wydarzeniach. Ja wam tutaj dzisiaj tylko to wszystko sygnalizuję. Z tych spotkań autorskich w obrębie wirtualnych targów książki, na przykład w czwartek od 11 do 12 spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, też w czwartek od 17 do 18 spotkanie z Martą Matyszczak, Robertem Małeckim, Przemysławem Semczukiem, od 19 do 20 z Jakubem Małeckim spotkanie. No ten harmonogram jest całkiem spory. W niedzielę znajdziecie tam nawet spotkanie z pisarzem zagranicznym, także może to was dodatkowo gdzieś zainteresuje. W sobotę od 19 do 20 spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, a jeżeli chodzi o to pasmo konferencyjne, no to na przykład w piątek od 14.45 do 15.45 wydawcy naukowi w czasie pandemii i po jej zakończeniu, jeżeli siedzicie gdzieś głębiej w branży. No i słuchajcie, to są wszystkie wydarzenia literackie, które gdzieś rzuciły mi się w oczy. Jeżeli wiecie o jakimś, o którym teraz nie wspomniałam, a jest też takim wydarzeniem, w obrębie którego dzieją się ciekawe rzeczy, no to dajcie tutaj koniecznie znać w komentarzu, a może jakiś już czas temu zerknęliście na ciekawą rozmowę z ulubionym autorem, ulubioną autorką, też możecie gdzieś ją tutaj polecić innym, bo może ktoś się skusi, może ktoś nie wie o istnieniu tej rozmowy. Ja mam wciąż w zaległościach z tych premier empikowych rozmowę z Dominiką Słowik, autorką Zimowli. Bardzo chciałabym tę rozmowę obejrzeć. Także no, dzieje się sporo. Właściwie mam wrażenie, że w przestrzeni internetowej dzieje się o wiele więcej niż działoby się w takiej normalnej, standardowej sytuacji. Do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. No i pa, pa.